17:10, a w naszym studio dzisiaj nie goście, a goście. Teresa Świerubska, dyrektor Sobalskiego Parku Krajobrazowego i Jacek Łaziński, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego. Dzień dobry, Dzień dobry, witam. Co słychać w najpiękniejszych miejscach naszego regionu? Mamy sezon turystyczny w pełni. Turyści nas odwiedzają. Bardzo często widzimy właśnie nasze szlaki. Tak zwana stonka. Tak zwana. No, kiedyś tak, kiedyś to była stonka, a dzisiaj ludzie mile widziani u nas w regionie. Tutaj myślę, że, że warto podkreślić, że szlak polski wschodni, rowerowy szlak polski wschodni Green Velo, odgrywa tutaj myślę przy tym wszystkim bardzo dużą rolę, bo, bo wielka reklama, która szła w ślad za tworzeniem tego szlaku przeciągnęła w tym roku bardzo dużo turystów na rowerach. Także nasze parki, myślę, że i Suwalski Park i myślę, że również Wigierski Park są chętnie przez rowerzystów, no ale i nie tylko przez rowerzystów, Odwiedzani, bo mamy i sporo turystów, którzy poruszają się samochodami, pieszo, w zależności od tego, kto jakie ma predyspozycje. Poza tym, no, chcielibyśmy jeszcze w lipcu zaproponować i turystom, i może również mieszkańcom grę terenową. Gra ta będzie poprowadzona na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Wcześniej już w czerwcu mieliśmy pierwszą edycję Wigierskim. W tym roku postanowiliśmy wspólnie uczcić 40-lecie utworzenie pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. W 1976 roku został powołany nie tylko Suwalski Park, ale również Wigierski Park Krajobrazowy. My zostaliśmy przy mianie krajobrazowego najstarszego parku w Polsce, natomiast Wigierski wiadomo Rangę podwyższył swoją. Jeżeli chodzi o grę terenową, odbędzie się ona 30 lipca w sobotę. Zapraszamy wszystkich chętnych. Jest to gra przeznaczona dla różnych grup wiekowych, poczynając od 12 roku życia. Zwyższy żadnej granicy nie stawiamy. Grup 3-7-osobowych. Warunkiem jedynym jest jedna osoba dorosła. Poprowadzimy ją najpiękniejszymi zakątkami Suwalskiego Parku Krajobrazowego, także trzeba tutaj być przygotowanym na dłuższą wędrówkę od 7 do 10 kilometrów. Bez w zależności... względu na pogodę? I bez względu na pogodę, tak. Myślę, że, że ci, którzy są chętni, to skorzystają z tego, bo czekają. I atrakcje w postaci pięknych terenów turystycznych, ale również są atrakcyjne nagrody. Samo spotkanie też jest, myślę, że interesujące, także serdecznie zapraszamy. Rzut kamieniem, zakątek, wizyta u zielarki. Co to za hasła? To są tematy, które w pewnym sensie są związane z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym. Rzut kamieniem może brzmi tak troszeczkę, yy, powiedzmy sobie... Chuligańsko. Chuligańsko, tak. <słyska> <słyska> także chodzi tutaj przede wszystkim o... Pokazanie tego, że Suwalski Park Krajobrazowy to kamieniem stoi. kamieniem stoi. Także trzy główne rezerwaty nasze to są właśnie rezerwaty poświęcone ochronie e, głazów, e, głazowisk. Także tutaj ten temat będzie poruszany, a sama gra terenowa służy poznaniu Suwalskiego Parku, różnych zagadnień z nim związanych i praktycznych takich e, zadań, które będą czekały na e, biorących udział w grze w terenie. Jeżeli chodzi o Wigierski Park Narodowy, to też y, rowerzyści rzeczywiście y, większą liczbę zauważamy? Tak, ale zanim powiem o rowerzystach, to chciałbym nawiązać do tego, co koleżanka mówiła o grze terenowej. Pierwsza edycja była u nas w Wigierskim Parku Narodowym. Cieszyła się dużym powodzeniem. Szeroki zakres wiekowy. Sporo nagród, dobra zabawa i ja chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, żeśmy, żeśmy tutaj razem podjęli takie, takie wyzwanie i, i te dwie perły krajobrazowe Suwarszczyzny naprawdę, że tak powiem, z, Zjednoczyły się, zjednoczyły się i robimy, robimy sporo rzeczy sporo rzeczy wspólnie. Nowa tradycja, rozumiem. Nowa tradycja, tak? myślę, się. że może ona nie jest taka nowa, jest natomiast tak. natomiast osiągnęła tutaj taki wymierny, wymierny wymierny, wymierny symbol w postaci tych gier terenowych, które, które organizujemy wspólnie. Warto też powiedzieć, że została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białym stoku. Jeśli chodzi o rowery, rzeczywiście. No, może nie zatrzęsienie, ale rzeczywiście event, ewidentne zwiększenie liczby rowerzystów na szlaku, na szlaku Green Velo. Dobrze wydane mapy, przewodniki, reklama. To się na pewno do tego, do tego przyczyniło. My też pewne kroki poczyniliśmy w zeszłym roku w kierunku no, uprzyjemnienia rowerzystom wycieczek po Wigierskim Parku. Ta infrastruktura turystyczna rozwija się u nas stale, więc zapraszamy. Jeszcze, jeszcze jest wiele ciekawych miejsc i wiele miejsc dla wszystkich. No i koniecznie trzeba na taką rowerową wycieczkę zabrać ze za sobą aparat, bo już we wrześniu. We wrześniu ogłaszamy konkurs yy, i tu znowuż mówimy o krajobrazie Suwalszczyzny. Od 1 do 15 września chcielibyśmy jak najwięcej fotografów, amatorów yy, zachęcić do nadsyłania swoich prac. Szczegółowy regulamin konkursu zarówno na stronie Suwalskiego Parku Narodowego, yy, krajobrazowego, Czyli... jak i Wigierskiego Parku Narodowego. Yy, więc tutaj nie będę się wdawał w szczegóły. Natomiast chodzi nam o udokumentowanie, jak najpiękniejsze pokazanie naturalnego krajobrazu Suwalszczyzny który to był jak u podstawy utworzenia tych obszarów chronionych Suwalskiego i Wigierskiego. Amatorzy zauważają coś innego, naukowcy zauważają coś innego może z tego konkursu, jakieś amatorskie, sympatyczne wydawnictwo po mniej znanych zakątkach i Wigierskiego i Suwalskiego Parku. No, założenia są takie, że rzeczywiście to, co powstanie w trakcie konkursu, zostanie, najpierw na pewno zostanie zamieszczone na naszych stronach i naszych, i Wigierskiego Parku. A jakie będą dalsze losy, to myślę, że zależy też od tego, co do nas napłynie, jak prace będą ciekawe, jak będą inspirujące i myślę, że wydawnictwa, które my przygotowujemy, pewnie nieraz to wykorzystają. Jeżeli chodzi o wakacje w Sowalskim, Wigierskim Parku, co ciekawego jeszcze przed nami, na co zapraszamy? My tradycyjnie organizujemy Letnią Akademię Przyrody. Kilka dni, kilka dni dla dzieci, które zainteresowane są przyrodą, które chciałyby poznać coś więcej niż, niż nauka w szkole, a jednocześnie sympatycznie spędzić czas. Z tego, co wiem, zainteresowanie już jest no, bardzo Duże hasło podróż do wnętrza łąki, lasu, ziemi, jeziora. Kusi. Myślę, że kusi, myślę, że, myślę, że kusi wobec czego, wobec czego od, od chętnych wydaje się, że chętnych nam nie, nie, nie zabraknie. O tak. Coś jeszcze ciekawego? My z kolei możemy zaprosić w najbliższy piątek na warsztaty zielarskie. Jest to związane z festiwalem slow foodowym, który jest organizowany tutaj na naszych terenach, na, na Suwalszczyźnie. U nas od 9 do 13 będą trwały zajęcia między innymi właśnie z zielarstwa plus jakaś krótka wycieczka w teren, tak aby można było praktycznie jeszcze zobaczyć rośliny, które mają zastosowanie w różnych dziedzinach. No poza tym zapraszamy na naszą ścieżkę edukacyjną, która w ubiegłym roku powstała przy siedzibie parku. Ona w tym roku została wzbogacona o nowe elementy. Między innymi powstała instalacja pokazująca życie wodne, szczególnie właśnie ryby suwalskiego parku. Także można będzie zobaczyć na nie między innymi jakieś ciekawostki, poznać miętusa, sieje się lawę, Takie ryby, które są charakterystyczne dla naszych wód właśnie głębokich, czystych wód hańczy. No, myślę, że, że podobnych gatunków, które możemy też spotkać tutaj na Suwalszczyźnie Wigierskim Parku Narodowym. My z kolei zapraszamy na wycieczki rowerowe co sobotę wycieczki rowerowe z przewodnikiem. Wystarczy dać znać do popołudnia w piątek, że się będzie miało ochotę uczestniczyć w takiej wycieczce i naprawdę ciekawe rejony. To mniej Inter... znane czy bardziej znane? I mniej znane, i bardziej mhm. znane. Myślę, że trasy można ustalić też. Jeśli chodzi o kondycję uczestników wycieczki, czy to są osoby, które coś już widziały, czy osoby, które mają pierwszą styczność z, z naszym krajobrazem, z, naszym, z naszymi szlakami rowerowymi. Także jesteśmy, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, a nasi przewodnicy naprawdę potrafią ciekawie opowiedzieć o każdym miejscu. To jeszcze zapytam o źródła pytanie z zupełnie innej beczki od słuchacza czy można zbierać runo leśne i grzyby na terenie parków obu? Na terenie Parku Krajobrazowego jak najbardziej nie ma takiego zakazu. Um nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o zbieranie runa. Oczywiście ograniczenia mogą dotyczyć roślin gatunków chronionych, ale myślę, że w większości ludzi takie gatunki nie interesują, jeżeli chodzi o zbiór. Także, jeżeli chodzi o jagody, grzyby, oczywiście zapraszamy do nas. Panie dyrektorze? Natomiast na terenie Wigierskiego Parku Narodowego poruszamy się tylko po wyznaczonych drogach, ścieżkach i szlakach. I no tu muszę rozczarować wszystkich amatorów zbioru jagód, grzyb, poziomek, niestety niestety wychodzenie poza szlaki, zbieranie nie jest zgodne z prawem. Dziękuję za odpowiedź. Teresa Świerupska, dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Jacek Łoziński, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego. Państwo byli państwa i naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.